Dzisiaj każdy może być twórcą. Internet z jednej strony umożliwia dotarcie do szerokiej publiczności, a z drugiej oferuje różne narzędzia, które ułatwiają publikację własnej twórczości. Chcesz zaistnieć jako pisarz lub poeta? Możesz pisać blog albo publikować wiersze w sieci. Zdarza się, że autorzy popularnych blogów, zwani blogerami, otrzymują propozycje wydania swoich tekstów przez profesjonalne wydawnictwo. Malujesz obrazy, albo twoją pasją jest fotografia? Możesz dotrzeć do publiczności poprzez internetową galerię czy profesjonalny profil na portalu społecznościowym. Możesz też publikować zdjęcia. Na portalu Flickr, zdobyć popularność na Instagramie, a nawet zarabiać współpracując z internetowymi bankami zdjęć. Kręcisz filmy, tworzysz muzykę, zaistniesz na YouTubie albo MySpace. Może będzie to przepustka do świata filmu i telewizji? Zdarza się, że popularni YouTuberzy. Zapraszani są do programów telewizyjnych jako goście czy jurorzy. Dzięki nowoczesnym technologiom i internetowi możemy korzystać z nieograniczonego dostępu do kultury i sztuki. Na laptopach, tabletach i smartfonach oglądamy filmy, słuchamy każdego rodzaju muzyki, poważnej, jazzowej lub popularnej. Czytamy literaturę piękną, fantastyczną czy kryminały poprzez dostęp do e-booków, w internetowych księgarniach i cyfrowych bibliotekach. Spacerujemy po wirtualnych galeriach, muzeach. A mimo to, ciągle jeszcze widzowie zasiadają w wygodnych fotelach sal kinowych. Publiczność oklaskuje aktorów na scenach teatralnych. Słuchacze wypełniają sale koncertowe, a czytelnicy wypożyczają książki z bibliotek lub czytają je w czytelniach. Ludzie oglądają obrazy i rzeźby w muzeach oraz awangardowe instalacje w galeriach. A ty, czy masz jakąś ulubioną? Dziedzinę sztuki? Beatko, zobacz, mam coś świetnego. Może wybierzesz się ze mną? Z tobą zawsze. A gdzie? Do miejskiego spa. Jest tam siłownia, basen, sauna, fryzjer, dietetyk, ale nie tylko. Wykonują masaże i różne zabiegi kosmetyczne. Mam dwa karnety. Świetnie! Skąd je masz? Wyobraź sobie, że moja współlokatorka z Rosji studiuje kosmetologię i ma tam teraz praktyki. Podarowała mi karnety, bo opiekowałam się jej kotem. Zobacz, jaką mają ofertę. Może skorzystamy z jakichś zabiegów. Centrum Spa. Strefa urody. Salon fryzjerski, męski i damski. Strzyżenie, modelowanie, farbowanie, przedłużanie włosów. Salon kosmetyczny: pielęgnacja paznokci, oczyszczanie i pielęgnacja twarzy, depilacja, zabiegi laserem. Strefa sportowa: basen, siłownia, pięć sal fitness, sauna, trenerzy personalni. Strefa zdrowego odżywiania: poradnia dietetyczna sklep ze zdrową żywnością. Nowość. Porady stylisty. Oferta nie tylko dla kobiet. Zapraszamy także panów. Do 31 sierpnia zniżka dla studentów. 25%.